Dzień dobry, Anna Niczyperowicz, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Marcin Liberacki ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o sankcjach, o tym, jaki wywierają skutek nie tylko na Rosję, na którą są nałożone, ale też przede wszystkim na to, jak świat reaguje na te zmiany, które się dzieją. Dwa dni temu Unia przygotowała szósty pakiet już sankcji na Rosję. Tak sumując, to jakie sankcje razem już wszystkie nakładamy ze strony Unii Europejskiej? Niech mi wolno będzie zacząć od takiej ogólnej konstatacji, że to, co się wydarzyło, czyli ta zdecydowanie Unii Europejskiej i w zasadzie tak zwanego świata zachodniego, bo chodzi tylko nie tylko o geografię, ale także o takie państwa jak Japonia czy Australia, to zdecydowanie jest dla wszystkich zaskoczeniem. Dla nas tu w Polsce jest bardzo miłym zaskoczeniem, a dla Rosji wręcz przeciwnie, dlatego że śmiem twierdzić, na Kremlu nie brano pod uwagę tego scenariusza. Scenariusz był następujący: szybkie zajęcie Ukrainy i rachityczne, jeżeli w ogóle odczuwalne, sankcje. Czyli to, co się wydarzyło, tak nawiązując do Pani pytania, to już jest bardzo dużo i te sankcje są sankcjami bez precedensu, które w zasadzie wyłączają Rosję z, tak to się mówi, z cywilizowanego obiegu, ale bardziej to parametryzując, one Rosji może nie rzucą same w sobie na kolana, ale wyłączają jej możliwości rozwoju. Powodują, że osuwa się kraj bardziej w stronę Korei Północnej, może trochę Wenezueli, a nie to chciałem powiedzieć, umknęło mi. No my w tej chwili rozmawiamy, czy w końcu maja Rosja zbankrutuje, czy nie. Czy zostanie uznana za niewypłacalną, czy uda jej się spod tej gilotyny uciec. To jest w ogóle dla kraju, który aspiruje do bycia mocarstwem, jeśli nie supermocarstwem, to jest coś po prostu straszliwego. Tu wymienił pan również Australię, Japonię, również Janet Yellen ze strony Stanów Zjednoczonych wyrażała takie zadowolenie z tego, z efektu sankcji, które wspólnie wszyscy nakładamy. Ten wspólny front jest bardzo ważny, bez niego nie byłoby sankcji, a jak rozumieć sprzeciw Węgier, który dzisiaj, wczoraj został przez Orbana wyartykułowany? To znaczy, ja rozumiem, że ten sprzeciw nie miał podłoża politycznego czy ideologicznego, tylko miał podłoże bardzo pragmatyczne, bo jak rozumiem sens pytania, czy kontekst pytania, może tak, pani redaktor, chodzi tutaj o sprzeciw do proponowanego szóstego pakietu sankcji, który przede wszystkim obejmowałby wprowadzenie stopniowe embarga na import ropy naftowej w ciągu pół roku. I rzeczywiście jedne państwa są bardzo przygotowane na dywersyfikację źródeł dostaw surowców, nośników energii, w tym ropy naftowej. I tu prymusem jest Polska. Polska odrobiła pracę domową. Inne państwa z przyczyn geograficznych czy politycznych są mniej przygotowane i do nich zaliczałbym przede wszystkim Węgry. Tak więc tu, w tym konkretnym przypadku, jak nie mam, chodzi o pewne bardzo takie pragmatyczne spojrzenie czy prośbę Węgier umotywowaną pragmatycznie. Jak rozumiem, jest skłonność Komisji Europejskiej, tak to odczytuję, żeby Węgrom, być może Słowacji, w tych sankcjach dać taryfę ulgową. No bo proszę pamiętać, że to jest propozycja Komisji Europejskiej, która musi zostać przyjęta jednogłośnie przez państwa członkowskie. Właśnie ta jednogłośność jest bardzo ważna i rozumiemy te państwa, które w przeciwieństwie do Polski, dla której to był i tak kierunek zmian, uniezależnienie się od Rosji, mają pewien kłopot, również Czechy czy inne kraje, ale czy nie możemy raczej my zastąpić, my w takim sensie Unii Europejskiej, Stanów, Japonii, dostarczyć tej ropy, dostarczyć tego gazu, zamiast pozwalać im jednak finansować Rosję? Ale to się dzieje. Będziemy kupowali gaz,
skądkolwiek będzie się dało, i z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, to samo z ropą naftową. Jest już pukanie do drzwi, jeżeli się można wyrazić, Kataru. Przecież minister gospodarki Niemiec Robert Habeck był w krajach arabskich i dyskutował o dostawach gazu, ale także ropy. I to się odbywa. Surowce będą droższe i to jest pierwszy problem, ale pamiętajmy, że taniość surowców rosyjskich jest iluzoryczna. No bo co z tego, że płacimy za gaz rosyjski, Polska już nie, ale generalnie my jako Europa taniej niż z innych źródeł, skoro te oszczędności musimy przeznaczyć na zbrojenia, bo okazuje się, że rosyjskie państwo wpływy z eksportu reinwestuje, jeżeli wezmę to słowo w cudzysłów, zbrojenia po to, żeby napadać sąsiadów. I musimy wydawać pieniądze na zbrojenia. Polska musi kupować broń z półki ze Stanów Zjednoczonych i to się po prostu przestaje opłacać. Tak więc lepiej kupować surowce, gaz, ropę naftową skąd inąd, gdzie indziej, tak, po wyższych cenach, nie trzeba się zbroić i bać się, czy uzbrojona Rosja, na kogo teraz kieruje swoje drapieżcze spojrzenie. Tu bym widział inną pułapkę, w którą Europa może wpaść, dlatego że ja uważam, iż nasza wrażliwość europejska, tutaj chciałbym to ująć całościowo, polega na nadmiernym uzależnieniu się od paliw kopalnych w ogóle. Tu mi nie chodzi o konkretny kierunek geograficzny, dzisiaj Rosja, ale w ogóle, bo pamiętajmy, że dostawcy ropy naftowej, państwa arabskie, Arabia Saudyjska, Wenezuela, Kazachstan, to są wszystko państwa autorytarne, one są dalekie od państw demokratycznych. W marcu w Arabii Saudyjskiej dokonano egzekucji 81 osób. Ona jest, uczestniczy czy wmieszana jest w brudną wojnę w Jemenie. Wenezuela jest państwem również niestabilnym i może być tak, że te państwa sprawią nam psikusa, czy wykręcą numer, przepraszam za taki kolokwializm, bo te reżimy mogą zachowywać się w sposób niedopuszczalny dla nas, Europejczyków, i znowu będziemy w kropce. No tak, żeby nie spać z deszczu pod rynny, chociaż tak. Od Rosji to trudno jest gorzej trafić. Natomiast pytanie jest takie, czy wyłamanie się z tych sankcji nie tworzy jakiegoś precedensu takiego, jak, no nie wiem, porównam to z przestrzenią powietrzną, kiedy wyizolujemy tą Rosję, kiedy ona zostanie taką wyspą, z której nie da się wylecieć, a ktoś otworzy jakiś korytarz powietrzny, no to właściwie pozwala im na ten ruch. Czy ten front nie jest tutaj najważniejszy? Wspólny front, który po prostu Rosję wyrzuci z tego cywilizowanego świata? Ja uważam, że to, co zrobił świat zachodni, tak jak ja go tutaj zdefiniowałem, to jest stanowisko godne pochwały i póki co ono jest bardzo sztywne i bardzo szczelne. Oczywiście Indie, a zwłaszcza Chiny, mogą stanowić pewien, ale tylko do pewnego stopnia, wyłom czy nieszczelność, ale je w tej wypowiedzi odstawiam na bok. Tak więc ja w tej chwili jestem zbudowany, tak mogę powiedzieć, stanowczością, lojalnością świata zachodniego. To już jest szósty pakiet sankcji, one idą coraz dalej. Też trzeba pamiętać, że sankcje nie mogą być dotkliwsze dla tych, co je nakładają, od tych, niż dla tego, przeciwko komu są nałożone, bo nie da się zdywersyfikować źródeł dostaw energii z dnia na dzień. To zwłaszcza jest boleśnie widoczne w przypadku gazu. No bo co by nie mówić, Europa miała bardzo korzystne, tak zwane, to się mówi w ekonomii, terms of trade z Rosją. Dlatego, że Rosja dostarczała tanie, bardzo tanie surowce za pomocą istniejącej infrastruktury.
Natomiast Europa dostarczała Rosji wysoko przetworzone, eksportowała wysoko przetworzone towary. I trochę traktowaliśmy w Europie Rosję jako państwo kolonialne w takim sensie gospodarczym. Bo Rosjanie, proszę zobaczyć, oni wcale nie byli ekspansywni. Oni nie grali w grę Zachodu lepiej niż Zachód. To Chińczycy, zwłaszcza Koreańczycy, ich produkty stają się konkurencyjne i wypierają produkty świata zachodniego. Nie wiem, samochody koreańskie są coraz lepsze. Chińskie telefony Huawei są coraz groźniejszą konkurencją, nie mówiąc już o chińskich technologiach 5G. I wydaje mi się, że na Kremlu była taka kalkulacja, że Europa nie odejdzie od tak korzystnego właśnie kształtowania swoich relacji gospodarczych z Rosją, trochę na wzór XIX-wiecznych metropolii i kolonii, czyli miało być szybkie zwycięstwo i takie bardziej symboliczne niż realne sankcje. I tu się przeliczono, ale co chcę powiedzieć, to właśnie, że Europa naprawdę zrobiła, zaszkodziła sobie, jeżeli chodzi właśnie, przede wszystkim mam tutaj na myśli świat zachodni, jeżeli chodzi o spowolnienie gospodarcze u siebie, już w Niemczech mówi się o Abschwung, czyli spowolnieniu gospodarczym, jeśli nie recesji, głównie z powodu wzrostu cen surowców, ale też polscy sadownicy, zwłaszcza producenci jabłek, mieliby w tym temacie dużo do powiedzenia. No miejmy nadzieję, że bez rosyjskiego gazu, surowców, ropy poradzimy sobie. A co będzie, jeżeli z mapy banków zniknie Sberbank, czy też tak jak wczoraj ogłosiła Wielka Brytania, że przestaje uznawać giełdę moskiewską, MOEX, po prostu już przestał być giełdą uznawaną. Co to oznacza dla giełdy, dla bycia ich u nas i naszego odbioru? Dla nas to jest praktycznie niezauważone, dlatego że okazuje się, że Rosja wcale nie jest takim gigantem gospodarczym. W Polsce ekspozycje banków na Rosję, jak to się można wyrazić, to raptem 2 miliardy złotych. To jest bardzo mało i takie straty polskie instytucje mogą zaksięgować. Pamiętajmy, że już trochę wcześniej filie czy oddziały Sberbanku, a raczej należałoby powiedzieć europejskie spółki córki w Europie Środkowej, w Austrii, na Bałkanach, one już zostały zlikwidowane. Podległy tak zwanej procedurze resolution. Czyli dla nas nieobecność rosyjskich banków będzie mało odczuwalna, dotkliwa, przynajmniej w tej pierwszej fali. Póki co tak jest. Natomiast dla Rosjan jest to fatalna wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że banki rosyjskie stały się odcięte od dostępu do kapitału z całego świata, a warunkiem rozwoju jakiegokolwiek kraju, nawet polskiego, przecież Polska, my nasze inwestycje, jakie inwestycji, pani redaktor, nie weźmiemy pod uwagę, czy gazoport, czy Baltic Pipe, to wszystko było finansowane środkami z zewnątrz. Czyli w tym przypadku z grantów Unii Europejskiej. Tak samo Rosja. Jeżeli Rosja chce zostać w grze, chce być państwem liczącym się, czyli rozwijać swoje technologie, musi się finansować, pożyczać środki przede wszystkim za granicą. I rosyjskim bankom ten tlen został po prostu odcięty. I to też tłumaczy, dlaczego banki chińskie przestrzegają zachodnich sankcji. Dlatego, że boją się być odcięte od źródeł finansowania z rynków, tak zwanych eurorynków, z rynków znowu świata zachodniego. Czyli dla nas mało dotkliwe, dla Rosji wyrok śmierci, jeżeli chodzi o ich aspiracje bycia potęgą, krajem liczącym się, jeśli już o potędze nie mówiąc gospodarczo. To bardzo dobre podsumowanie. Zapnijmy Rosję tam, gdzie jest jej miejsce, w każdy gospodarczy sposób, jaki możemy. Dziękujemy bardzo za to podsumowanie. Naszym gościem był profesor Marcin Liberacki, SGH. Dziękuję bardzo. Do widzenia.